Dobrze, czyli Astel. Do Astela dojdziemy stąd. No ale przecież to jest totalnie bez cenzury, naprawdę? To, w jakiej to telewizji leci? Że bez cenzury? Na pewno nie TVP. Co nie? Astel. Astel będzie odporny dość mocno na magię, nie? Ale najpierw do niego musimy dojść w ogóle. Astel sam magią napierdala, więc zakładam, że w niego albo ogień, albo holi będziemy musieli cisnąć. Wolałbym holi, bo na holi mam więcej upgrade'ów. Czemu się tu tepnąłem, jak tam mam bliżej? Pastel, tak. Pastelowe kredki. Już byś na malenie poszedł? Możesz iść. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na malenie przyjdzie czas jeszcze. Znaczy, przed maleniem ja się boję Najala. Bo Najal wydaje mi się, że może być trochę blokadą. Ale zobaczymy. Na Lurranie też myślałem, że będzie blokadą, a został rozjebany raz dwa, nie? Może tym razem będzie podobnie. Fajnie by było, ale bym się nie obraził. Namiastkę Astela będziemy mieli tutaj, nie? Czy ja tu będę miał już tą? Lalkę Rani? Laleczkę? Nie laleczkę. Miniaturę, tak, mam już miniaturę. To przy okazji możemy po drodze zabić tego, nie? Czerwonego Blajda, nie pamiętam jak on się nazywa. Tylko najpierw czekaj, musimy z Rani pogadać. Okej. Remczak oraz czat. Ma ktoś propozycję na bezprzewodową, sensowną myszkę do 200 zł. Nie do grania, więc niekoniecznie z bocznymi przyciskami czy coś. Byleby była skuteczna, bo dla taty poprzedniej już odmawia, współpraca jakaś tania. Ojej. Ja się nie znam na myszkach. Szczególnie na budżetowych do 200 zł. A czy budżet to nie jest budżetowa? Budżetowa to jest za 30 zł z marketu. Ale ja dawno. Ja zazwyczaj jak kupuję myszkę, to kupuję taką za 3-4 stówy. Ale zakładam, że w tym. Ała. Że w tym przedziale cenowym na pewno nie jest żadnego Razera ani SteelSeries. Tylko Logitech. Coś z Logitecha bym wybrał pewnie. Bo Logitech jest. No ma dobre towary, że tak powiem, nie? I to chyba w każdym przedziale cenowym. Więc nie podam ci konkretnego modelu żadnego, bo się nie znam na tym przedziale cenowym. Ale bym celował w coś z Logitecha. Aha, więcej niż 200 za myszkę nie da. Znaczy, rozumiem w pełni, nie? Zazwyczaj jak ja mówię komuś, że tak powiem, normalnemu, kto nie gra w komputer, że mam myszkę za 400, to jest takie... Ty się dobrze, kurwa, czujesz? Więc, no, wiem o czym mówisz. Bo zakładam, ojej, że... Aha, tu fitak spada. Że skoro tata nie jest gamerem, to ma pewnie podejście podobne, nie? Ale bym szukał w Logitechu. Pamiętasz, jak wybrałeś mi Fistrana, żebym przyszedł i z tym na Morgocie, tym pierwszy? Robisz Fistrana w Elden Ringu? Pozdro. Nagraj wszystkie walki, bo ci nie uwierzę, jak powiesz, że przyszedłeś. Nie uwierzę. Mój tata nie wygrał, tym wyżej Age of Empires albo StarCrafta, a chyba, że tak. Nie tryharduję w multi na StarCraftie. Ja na StarCraftie ujebałem studia. Ja grałem StarCrafta 2. Granie w StarCrafta 2, ała. To było 90% powodu, czemu ja ujebałem studia. Kolejne 10% to było granie w WoWa. Dobra, żebym nie zrobił kółkę tak jak ostatnio, ja mam iść tam. Dobra. Ja mam iść tam. Tylko to nie jest jeszcze tutaj, nie? To jest fejkowe zejście, prawda? Czy to jest... nie. Czy to jest tutaj już? Nie, to jest prawdziwe, okej. Bo to są takie dwa budynki, zawsze mi się one mylą. Czasem wejdę do tego pierwszego, który już pewnie ominąłem. I mi się wydaje, że jestem w dobrym miejscu. Mój stary to przedwcześnie wyłysiał, jak usłyszał, że kupiłem klawiaturę za 750 zł. No właśnie. To jest to, że często peryferia, że tak powiem, czyli tam monitory, słuchawki, mikrofony, kontrolery, myszki, klawiatury i tak dalej. Nawet się o tym nie myśli do końca. Ale jeśli każda z tych rzeczy kosztuje po 3-4 stówy, to nagle się okazuje, że wszystko, co cię otacza, nie licząc samego komputera, jest warte prawie tyle, co komputer prawdopodobnie, nie? Więc, no. Ech. Czy ja chcę go lodzić? A niech będzie. Niech będzie. Chociaż chyba powinienem był wziąć tą pochodnię pod holi, ale... Już nie chcę mi się zmieniać, szczerze mówiąc, tylko dlatego tego nie zrobiłem. Siemano. Czemu nie ma zasięgu? O nie! Nie. Nie spojrzałem. Nie spojrzałem, że to już ten moment, kiedy jest za dużo
czarnego paska. Ten czarny pasek jest za mało widoczny. Rękawice? Jaką rękawicę? Halo? Mówiłeś, że Fistran, a nie ten. Schód podkreślenie zadań. Wejść na stream i usłyszeć, ja tu nie mam zasięgu. Halo, 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 nie mam zasięgu, nie słyszę cię. Dobry wieczór, Wschód, siemano. Czy oni mnie nie widzą? Okej, to dobrze, niech się zresetują. Jaką rękawicę? Ej, Fistran to Fistran. Pięści to pięści, nie żadna rękawica. Fistran plus rękawica, o Jezu, to. Nawet nie jest dobry Fistran. Ja mówiłem, że rękawica, czyli chodzi ci o cestus, tak? Bo to jest chyba jedyna rękawica, która jest bronią. Myślałem, że prawdziwy Fistran. Pięściami plus zero. Lisitki reset, tak? Resetuj. Dobra. Blajew. Mam nadzieję, że go zabiję za pierwszym razem, bo nie chce mi się przechodzić przez te... To będzie złe, prawda? To będzie bardzo złe. On nie pije, prawda? On w ogóle nie ma soczków. Czy źle pamiętam? Mam nadzieję, że dobrze. O chuj. Jakieś lodzenie może by weszło w końcu? Masoczki, Well, that sucks. Okej, przesunięty atak. Mam ci przypomnieć o tym jednym demerzu wczoraj? Tak, przypomnij mi. O jednym demerzu, który dosłownie nic nie zmienił. O, jest lodzenie. Ała. Stamina, spokojny Paweł, nie rozpędzaj się. Po głowie wilka, ała. Będzie doskok? Tak. To dobrze, bo właśnie chciałem pić. Znowu? Come on, znaczy to jest dobry opening, jak robi doskok. Ostatni. Dobrze. Piękne zagranie, tak. Na pewno było to łatwiej, znaczy trudniejsze niż na Lurranie z Pelami. Jak przejdziesz Fist Only, to wtedy przejdę bez rękawic. Jakby to zrobił Tetris, to okej. Okay. To okej. Okay. Chcę zobaczyć, jak Tetris przechodzi. Fistran bez rękawic. Ja tu nie mam zasięgu, ja tu nie mam mocy, dokładnie. Nie mam zasięgu, więc nie umiem grać. Obrócił losy bitwy o 180 stopni. Oblodził losy bitwy, tak. Dobra, damy się zeżreć tutaj. Czy mam jakieś bolusy? Mam. I tak, zrobimy tak samo jak w poprzednim ranie, czyli zrobimy rola tym głównie, żeby dostać słabszą zgniliznę. Bo kto jeszcze nie wie, jak jesteście tutaj i macie pewność, że dostaniecie zgniliznę, to bardziej warto zrobić rola w zgniliźnie, bo wtedy dostaniecie słabszą zgniliznę niż taką, która by wam weszła po prostu przez chodzenie, więc lepiej zrobić tak i wyjść, ale ja nie wiem, czy chyba nie zdążyłem wyjść, więc i tak chuj. Ale lepiej dostać z tego, co się samo nabija po zrolowaniu niechcący, niż tą odchodzenia po jeziorze. A zresztą po tym, co wchodzę. Ale trik. Kurwa, Paweł dzisiaj w formie. Co pamiętam? Nie, to nie jest poprzedniego rana. Poprzednim ranie o tym mówiłem już, nie? Ja na poprzednim ranie już wiedziałem o tym, ale no. Ale jest to przydatne, szczególnie jeśli planujecie bardziej eksplorować ten zone. Bo tu jest chyba kamień 8 do zdobycia, jak ktoś jeszcze nie zdobył. Albo potrzebuje więcej niż jednego, który jest tam łatwo do zdobycia w Kaelid. Może patrzę na mój bar HP cały czas, żebym przypadkiem się nie wyjebał. Dobra. Siup. I teraz. Teraz będzie Astel, więc już przy tym ognisku, przy którym teraz będę, muszę sobie ustawić wszystkie pochodnie, takie jak chcę mieć, bo na dole nie będzie już żadnej łaski. A więc... I 0 i 0 2 2. Wierzę, że umiem latać, wierzę, że umiem latać, wierzę, że umiem latać, wierzę, że umiem latać.
Też wierzę, że umiesz latać, tylko uważaj... Znaczy nie, uważaj na wysokości. Ja już wiele razy moja postać spadła i nie przeżyła tego, więc nie powtarzaj jej błędów. Astel. Nie chciałem śmierci dodawać, stop. Astel. Dlaczego Astel-n napisałem, halo? Aha, bo Astel Naturalborn. 40 na wszystko, immune na frost. O. No to pójdziemy z Holly w takim razie, bo Holly mam najmocniej ulepszoną bagietę. Słabo, że aż 40 na wszystko. To nie będzie dobra walka, tak coś czuję. Dobra, czyli tak, bagieta. Strażnika, jep. O. Pod. Holy shit. I jeszcze soczek. Jezu, przepraszam. Uderzyłem czat. I soczki. Holly i wiara. To pod wiarę, ogólnie pod zwiększanie statystyk nie jest jakoś bardzo noticeable, tak mi się wydaje. Ale, czemu nie? Jazda z nim mocą posępnego, płonącego badyla, tak. Moc posępnego czerepu. Kosmiczna szczypawka, to jest kosmiczna ta... O czym już gadaliśmy? Krewetka, o. Kosmiczna krewetka. Dobra, żeby mnie te krewetki nie wyczaiły przypadkiem. I tak mnie wyczają, oczywiście, że tak. Dostanę po mordzie jeszcze zanim w ogóle tam dojdę, nie? Okej. Tylko raz dostałem. Siup. Dobra. Plus jest taki, że wydaje mi się... Nie, czekaj. Chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że Astel jest łatwiejszy na mele, ale jak go biłem na ranie pod magię, też był dość łatwy w sumie, nie? On ma taki problem, że jak jesteś daleko od niego, to jego ataki w większości mają mały zasięg przed nim, ale jak też jesteś bardzo blisko niego, to bardzo łatwo je ominąć, bo on przed sobą atakuje, a nie pod sobą. A on jest duży, można mu się pod nóżkami schować. He-Man na fist jest easy. Dobra. O nie, nie chcę... No dobra, chuj. Jak już odpaliłem, to niech będzie. Okej. Ojej. Tego nie wyczułem całkowicie. Postaramy się go bić po głowie, nie? Raz. Lewa. No i on w ogóle nie wie co robi. On w głowę dostaje duży damage. Dużo większy niż w każdą inną część ciała. Ale to chyba logiczne, nie? Większość przeciwników tak ma. Jakby jakiś stagger wszedł. Dawaj stagger. O! Haha, skurwysynu. Dobra, i po ubiegu napierdalamy. O nie, wcale jakoś nie wykorzystałem tego za dobrze. Ale dobra, idzie zajebiście póki co. Teraz będą petardy. Pityordy. Nie lubię tego. Zawsze jakąś dostanę. Nie ominę tego nigdy. Jeśli ktoś to robi no hit, to ja gratuluję. Ja nie jestem jednym z tych osób. No i on bije przed siebie. Nigdy tak dosłownie przy sobie. Okej, może ten atak. Ale tak poza tym, to tak... Okej, tego ataku zapomniałem. O fuck, co to jest za atak? Czy ja to kiedykolwiek widziałem? Nie kojarzę. A, kojarzę, okej. Ale zapomniałem o tym całkiem. No nie, teleport. Chciałem mu jeszcze zajebać w głowę, jak się teleportował. Ale co ty robisz? Kurwysyn, przestań tego używać! Fuck. Okej, pierwsza faza była face rollem. No nie mogę mu w głowę wejść! Odbiegnę, nie odbiegnę. No to roluj pan, roluj. Daj mi głowę. Przestań te role robić śmieszne. Daj mi głowę. Fuck. Głowa, dobrze. Głowa, greedy, bo się powinienem podleczyć.
Znowu będzie napierdalać meteorytami. Nie? Za szybko, ale weszło. Jakimś cudem? Roll. Dawaj ten łeb. Dawaj ten głupi łeb. To nie była głowa, nie? Dawaj ten łeb. Dawaj ten łeb. Dawaj ten łeb. Dobrze. Tak. Nie ominę tego. O nie, teraz w ogóle mi... Okej, okay, nie trafił. Dawaj ten łeb. No chujku, proszę cię. I Paweł. Boże, jak griduję. Czemu ja się w ogóle uparłem na te ataki z wyskoku tak mocno? No, w pizdę. Okay. Taki opener... opener był piękny tym staggerem. Był idealny, bym powiedział. Dobra. Kurwa. Opening był naprawdę dobry. Ale jak zaczął już więcej czarować, jak mu ta połowa HP zeszła i się zaczął... teleportował się pierwszy raz, zaczęła się druga faza, zaczął odpierdalać jakieś dziwne rzeczy. A tam jest wyjście. On lata, on gada. No hit meteorytów, tak. Dokładnie tak. Znaczy zakładam, że jak ktoś robi no hit runa, to tutaj nawet nie przychodzi, bo po co? Nie ma sensu. Ale no. To 18 koła. Nie podoba mi się ten fakt, że wciskamy teraz staty w magię, w inta. Ale dobra, jak będzie potrzebny reroll na jakąś inną statystykę, to najwyżej tak zrobimy wtedy. Okej, potrzebuję klucza z pokoiku Rennali. Ale póki co nie jest źle. Myślę, że pierwszą blokadą, jaką spotkamy, taką dużą, to ty nie jesteś kluczem. Pierwszą blokadą, jaką spotkamy, taką dużą, to będzie chyba Fire Giant. Tak coś czuję. Takież mam wrażenie. Dobra, gdzie jest Astel tutaj? I wtedy się pobawimy pewnie na bossie. No, może nie jakoś bardzo długo, ale strzelam, że trochę czasu minie na tym, na Fire Giantie. I po Fire Giantie wszystko będzie tylko trudniejsze. Placidusax, Malenia, Maliket. To będzie tragedia. No i jeszcze w ogóle, o Jezu. Godskin Duo. Godskin Duo będzie przejebane. Ja to już teraz wiem. Jestem tego pewien. Dobra, Adula. Adula to jest smok lodowy. Smok lodowy, a to oznacza, że prawdopodobnie nie chcę jej bić tam lodem. To brzmi całkowicie bezsensowne. Nawet mógłbym stąd sobie pójść, ale zawsze ją zabijam. Więc teraz też ją zabijemy. Adula. Nie będzie, bo jest pochodnia, która usypie. Tak, jest taka, ale trzeba też nią atakować, nie? To jest ten problem. Dobra, Glintstone, bla bla bla, Adula. Na magię ma 80 odporności. Na Holy 40, na Fire 40. Okej. Okay. Czyli bijemy Holy, tak jak teraz. Bo to jest nasza najmocniejsza pochodnia. Adula mi często spuszcza w pierdol za to. Ma takie swoje, chyba takie dwa AOE dziwne, które prawie zawsze mnie łapią. To po pierwsze, a po drugie bardzo często odlatuje gdzieś w kosmos i mnie to wkurwia straszne. Poza tym, no, żeby dojść do pochodni, która usypia, no muszę najpierw zabić Nayala. A to może być ciężkie. Dobra, dawaj stópkę. Zobaczymy, ile damage'u w ciebie wchodzi. Nie, no come on. Czemu w tę stronę żygnęła? Ona tym mi jebnie, o Jezu. Na koniu nie można robić roli. No nie, czemu jak piję, to robisz akurat? Czy ty czytasz moje kurwa inputy? Fajnie, że tu jest ten kamień, który muszę przeskoczyć. No nie lataj. Straciłem target. Fajne, fajne. Dawaj, kurwa, tę stopę.
ten atak, zawsze dwa tiki wchodzą. 12 dzień wracania jako czysty człowiek. Ty masz brata Lisickiego, proszę. Nawet nie wiedziałem. Brat przyszedł i chciał sobie zagrać, dałem mu popsutego pada. No i bardzo dobrze. I jak się bawi w tym momencie? Adula byłaby o wiele przyjemniejszym bossem, jakby tyle kurwa nie latała. Dobra, wracaj. Czemu mi Skwark dawał jakąś wiewiórkę? Wiewióro skoczka. A, po prostu poleciałaś do góry. Okej. Okay. Teraz będzie żyganko. I żeby je przeskoczyć, to muszę przeskoczyć, kurwa. To było greedy. Nie wiem, co się dzieje, ale to było dziwne. Dobra, póki co jakoś... Chciałem w głowę. Halo, zasięg! O nie, to był zły pomysł, że na głowę chciałem! Poleciała gdzieś, kurwa, w ruiny. Niech stamtąd spierdala, ja tam nie podchodzę nawet. Okej, okay, spierdoliła. Bija szura, właśnie próbuje, ale... Nienawidzę tej walki. Głównie przez to, że ma dziwne AOE, to po pierwsze, a po drugie... Ta arena walki... O nie. Ta arena walki jest po prostu przejebana. Okej, okay, myślałem, że nie będzie zasięgu. Jest przejebana, bo to jest kamienie, jakieś ruiny i inne takie rakowe strasznie rzeczy. Ojej, prosto pod nogę skoczyłem. To był duży mój błąd. To też był mój błąd. Wiedziałem, że muszę to rolnąć, ale nie rolnąłem. Okej. Okay. Spierdalańsko. I gdzie wylądujesz? W ruinach. Wypierdalaj stamtąd, ja tam nie podchodzę. Na Lurranie kometą dobrze ci poszło? Nawet nie pamiętam, ale być może, no. Okej, okay, tego nigdy nie potrafię w ogóle wyrolować. To jest dla mnie pojebany atak. Kurwa nigdy. Tak, lataj sobie. Ach, halo, czemu ty latasz w powietrzu? Znaczy chodzisz w powietrzu? Ja wiem, że jesteś smokiem i latanie masz we krwi, ale... Nie przesadzajmy. Okej, okay. Strzelił mi już soczek. Mam mniej damage'u. Biłem po 400, teraz biję po 300. Niewygodne miejsce. Powinienem był w łeb wyjebać. Halo, bij tę stopę! Nie! Nie, nie, nie. Dobra, jest martwa. Jesteś smokiem i latanie masz we krwi. Tymczasem spacerujący smok w Kaelid wczoraj, tak. Ale te smoki w Kaelid... One wyglądają, jakby były chore trochę, nie? Jakby one były takie, wiecie, takie... Jak są puści w Dark Souls? Bo te smoki były puste, właśnie takie bez życia całkowicie i tak dalej, nie? Tak samo jak te smoki, które były zaraz przy Greyolu samym, nie? One już w ogóle były obite. Do tam, nie wiem, 2/3 HP, do połowy, coś koło tego. Ale no, były smokami. Czasem tam podleciał do góry, ale to... Niewiele mu dało. Kupiłeś grę na PS5 jaką?
Przejadł ci Elden Ring jakoś, o proszę. Dlatego ja sobie dawkuję. Gram 3 dni w tygodniu tylko. Pozostałe dni tygodnia poświęcam na... Teraz na WoWa. Ale ostatnie 3 miesiące dużo, dużo w Tarkowa grałem. Każda... Wszystko w dużych ilościach to jest czasem za dużo, nie? Niezależnie od tego, o czym mówimy, czy jest to dobra gra, czy frytki na przykład. Nie interes... No po chuj się chwalisz, jak nie chcesz powiedzieć. Co to ma być, halo? Ale to ty dzwoniłeś. Mordo. Tak to serio, to Star Wars cały... Ocalały preorder, o proszę. Ja Star Warsy jeszcze nie wiem, czy w ogóle kupię. Mimo, że uniwersum kocham, to poprzednia gra mi się nie podobała. Ta nowa ma być jeszcze mniej soulsowa i nie wiem, czy chcę w to grać. Poczekam na recenzję, zanim kupię. WoWa nigdy nie jest za dużo, tak? Mówi to jako całkowicie nieuzależniony gracz od 20 lat, prawie. 2017, nie, no, od 16 lat. 16. Dawno nie jadłem frytek, dzięki, jadłem wczoraj. Tak? Wczoraj? Wczoraj. Z kebabem. Dobra, to zobaczymy filmówkę, nie? Dla wszystkich was simpów rani, którzy ją tam uwielbiacie. I tak Melina jest lepsza, pamiętajcie. Guganek top 1, Melina jest do dupu. Jako Melina Enjoyer, idę zaraz po piwo. Nara. Dużo rąk to dużo problemów, tak. Ale podobało mi się ten, to co ostatnio mówiłeś. Że im więcej pikseli, tym mniej problemów. Aż musiałem taba walnąć, jaka ona jest piękna. Pojebani ludzie. Siema. Dobra, daj miecz. Mimo, że go już nie użyję pewnie nigdy, daj miecz. Tada. Pięknie. Teraz, mamy zabitego Fortisaxa, mamy zabitego Astela, mamy zabite gargulce, mamy zabitego jelenia. Czy cokolwiek nam zostało, oprócz Rykarda, w tej części świata, czy już idziemy do Lodokrainy? Melina z siem, Aleksander lepszy, tak. Czy coś jeszcze nam tu zostało z bossów z wizerunkami? Chyba nie, nie wydaje mi się. Jedyne co mogę zrobić to, ale to już nie dzisiaj raczej, pozbierać, o dobra, to jutro zobaczę. Pozbierać trochę więcej upgrade'ów do soczków, ale to już mi się dzisiaj nie chce, więc na razie to olejemy. Czy ja byłem w tym miejscu? Bo tu są dwa nasionka. Po te nasionka możemy podskoczyć, żeby mieć je już z głowy. O, jest taka brzydka, że rzygać będę, w sensie kto rani. Znaczy przede wszystkim jest kukłą, nie? Więc mnie to najbardziej odstrasza. Rani. Jest kukłą i no. Jeśli chodzi o lalki, to już wolałbym lalkę z Bloodborna. Tak mi się wydaje. Jest mniej creepy. Dobra, czy ja wziąłem te nasionka? Okej. No tak, ja tędy przychodziłem do Vendora na samym początku gry, nie? Żeby tutaj podejść. Dobra, no to Lodokraina. Ruiny Zamor, let's go. Kurde, szkoda, bo bym miał dwa nasionka więcej, jakbym tego nie wziął. Dobra, jeszcze hajs wydajmy. Na Inta, Boże. Wbrew sobie to robię. Siemano. Oddałem ciało Szabriemu, okej, dlatego musisz zginąć. Jura był moim przyjacielem. Nie w tym życiu, ale był moim przyjacielem, więc za to musisz... Chuju zginąć. O nie! Przestań tymi oczkami! Ja wiem, że jesteś Shabriri i to jest twoja specjalność, ale... Wypnie dalej. Koniec chaosu. Już dużo chaosu widzieliśmy. Dawaj ten set.